Wizyta księcia Harry'ego w Wielkiej Brytanii. Król Karol III znalazł czas na spotkanie z Meghan Markle. Ksiądz Harry niespodziewanie pojawił się ostatnio w Wielkiej Brytanii. Młodszy syn króla Karola III nie przybył jednak na wyspę po to, by spotkać się z członkami rodziny królewskiej, ale po to, by wziąć udział we wstępnej rozprawie do doglosnego procesu, która arystokrata wytoczył amerykańskiej agencji prasowej Associated News Papers, wydawcy tabloidów The Daily Mail i The Mail on Sunday. Wglosna afera związana z podsłuchiwaniem rozmów telefonicznych, a także pozostawianie urządzeń śledzących w samochodach gwiazd i ich domach. Uwikłani jest a także inni przedstawiciele świata show biznesu, m.in. piosenkarz Elton John, jego mas, filmowiec David Furnish, a także aktorka Elizabeth Hurley i Sadie Frost, byla Zona Jude Lawa. Wielkie oburzenie wśród brytyjskiej opinii publicznej wywalały kontrowersyjne zeznania Meghan Markle. W swoim oficjalnym oświadczeniu 38-latek zaatakował bowiem nie tylko same agencje oraz wścibskich paparazzi, ale także pozostałych przedstawicieli rodu Windsorów. Harry stwierdził, że wniósłby oskarżenia dużo wcześniej, ale rzekomo przez politykę instytucji królewskiej nie zdawał sobie sprawy z przysługujących mu praw w tym zakresie. Od śmierci mojej matki w 1997 roku, kiedy miałem 12 lat, zawsze miałem niełatwe relacje z mediami. Jednak członka instytucji, która jest brytyjska rodzina królewska, obowiązuje polityka, nigdy nie narzekać. Nigdy się nie tłumaczyć. Nie było innej możliwości, musiałem to zaakceptować, tłumaczył ksiądz. Urzędnicy pałacu podkreślali, że nie musimy wiedzieć nic o hakowaniu telefonów. Dano mi jasno do zrozumienia, że rodzina królewska nie zasiada w lozy świadków, ponieważ mogłoby to otworzyć puszkę Pandory. Przez długi czas instytucja zatajala przede mną informacje na temat hakowania telefonów przez MGN. Zrozumiałem to dopiero w ostatnich latach i wtedy wystąpiłem z własnymi roszczeniami, podsumował. Nic więc dziwnego, że ksiądz Sussexu pala taka niechęcia do prasy i dziennikarzy. Podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii ksiądz Harry miał także niespodziewanie spotkać się w cztery oczy ze swoim bratem, jak zdradzają naoczni świadkowie. Cała sytuacja była dość nerwowa i w trakcie burzliwej wymiany zdań padło kilka mocnych słów. Jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskiej prasy, nie ma obecnie szans na to, by między zwaśnionymi royalsami doszło do pojednania. W dodatku, osoby z bliskiego otoczenia księcia Williama twierdzą, że arystokrata dał jasno do zrozumienia swoim znajomym, że kończy z Harrym. I choć opinia publiczna liczyła na to, że w trakcie swojego pobytu na wyspach Harry spotka się ze swoim ojcem i dojdzie z nim do porozumienia, nic takiego się nie stało, bowiem syn Elżbiety II jest zbyt zajęty. Jak donoszą jednak media, póki co nie zapowiada się na to, by relacje monarchy Zjednoczonego Królestwa z jego młodszym synem uległy zdecydowanej poprawie. Chęć na pojednanie nie wyraża niestety zarówno Harry, jak i sam Karol. Jak podaje The Telegraph i USW Clemens McHenry brał pod uwagę spotkanie z królem. Jednak ten nie znalazł na to wolnego czasu. Prawdopodobnie jest bowiem zbyt zajęty przygotowaniem do koronacji, która ma odbyć się już 6 maja w opactwie westminsterskim. Towarzyszące jej wydarzenia potrwają cały weekend. W związku z tym poniedziałek, który przypada po uroczystości, został ogłoszony dniem wolnym od pracy. Niewykluczone, że wymówka ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, a jest tylko sygnałem, że Karol ma dosyć ciągłego zabiegania o względy syna i czeka, aż to on wyciągnie rękę na zgodę. Wciąż nie wiadomo jednak, czy ksiądz Harry wraz z małżonką pojawia się na uroczystości. Choć Sussexowie otrzymali zaproszenie od monarchy, wiele wskazuje na to, że nie zdecyduje się z niego skorzystać.